Cześć! Witajcie serdecznie w nowym filmie na moim kanale. My, kochani, jesteśmy właśnie w drodze do Reykjaviku. Wybraliśmy się dzisiaj do IKEA kostką. Mamy w planie odwiedzić kilka sklepów. Zobaczymy, co takiego ciekawego w IKEA się pojawiło, bo zauważyłam na stronie, że dużo rzeczy zniknęło, ale też dużo nowych rzeczy się pojawiło. Ja mam w planie zakupić sobie kilka nowych rzeczy do mojej kuchni. Także pomyślałam, że dzisiaj nagram takiego vloga z różnych sklepów. Więc, kochani, nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do oglądania tego filmu. I pierwszy przystanek Homentiu, 70% przecen, więc wejdziemy do środka, zobaczymy, co ciekawego jest i co jest przecenione. Widzę, że w sklepie nie ma za dużo osób, więc spokojnie sobie zobaczymy. Ten lew jest fajny. Fajny, nie? 5290. Ładnie się tak świeci. A to nie, to jest plastik. Z ręczników praktycznie nic się nowego nie pokazało. Idę zobaczyć na pościele. Bardzo lubię pościele z Homentiu. Ale widzę, nie ma nic nowości. Wszystko to, co było. Jeszcze zobaczę na kuchenne ściereczki, bo myślałam, żeby sobie coś takiego dokupić. Tu jest pojedyncze, po ile? 800 koron prawie. Zobaczę, bo też udało mi się raz kupić podwójne. A tu też są pojedyncze, ale to już nie moje kolory. No tu takie typowo kuchenne, też ładne. Ale zaraz zobaczę, może w kompletach coś będzie, bo też było. O, ja mam też ten komplet. Tutaj właśnie dwie ściereczki. Bardzo fajne. Ale ręczniczków nie widzę w kompletach, tylko pojedynczo. Myślałam o tych ściereczkach, ale widzisz, tylko te są podwójnie. Tutaj te. Jeszcze zobaczę tam. Jedynie tu są takie ręczniczki, ale one są jasne. Coś w szarości chciałam, wiesz? Co, takie... Co Gerbera? Aha, do polskiego sklepu. No, pojedziemy. No. Dobra, jeszcze się rozejrzę. Gdyby ta była szara, by było fajnie niż biała. Nie chcę białej. Dobra, jeszcze popatrzę i będziemy jechać dalej. Widzę, że nic takich z nowości nie ma. Także ja się spokojnie rozejrzę jeszcze tutaj. Bo już coraz więcej ludzi się schodzi. Popatrzę jeszcze za jedną rzeczą. Jeżeli jej nie dostanę, to jedziemy dalej. Następny przystanek Kostko. Tutaj potrzebuję trochę rzeczy do domu. Pokończyły mi się moje odżywki, takie maski do włosów. Zobaczę, czy są. No i zobaczymy, czy jest coś nowego. Więc wchodzimy do środka. I, kochani, w Kostko obeszliśmy regały na początku. Myślałam, że coś nowego jest, ale nic się nowego nie pojawiło, nic nie sprowadzili, więc nawet Wam nie pokazywałam, bo standardowo jest to samo, co było. Teraz idziemy na drugą stronę Kostko zobaczyć, czy coś z chemii się pojawiło. No i może zobaczymy tutaj teraz na warzywa, więc czekam, można też coś patrzeć, a ja zobaczę, czy będziemy coś brali. Zawsze bierzemy tutaj te małe pomidorki, ale powiem Wam, jakoś ostatnio mam długie zęby do pomidorów, tak jak to się mówi. Jakoś, nie wiem, pomidory nie bardzo mi smakują. Ale może mandarynki weźmiemy albo pomarańcze. Zobaczę, poczekam na męża, poproszę coś tam zobaczyć między regały. Jak to standardowo mój mąż patrzy na te męskie
regały, męski dział, wszystko co do samochodu. A ja weszłam już tutaj, ale chyba muszę iść po niego. A nie, idzie. Dobra, idzie, idę się do... Zapytam się go, co bierzemy tutaj z warzyw, no i idziemy na chemię. I na warzywach głównie woda, napoje, bardzo mało. Tutaj jest warzyw i owoców, nie wiem, czy nie mieli dostawy, ale pustki. Dobra, idziemy dalej. I jesteśmy już na chemii. Nie, myśmy nie mieli ze sznurkami, to te są. Te, co braliśmy. To jest to. Tak, to jest to. To nie, on nie ma sznurków. Tu wiążesz tymi uszami. Po ile one są? 1469. I jesteśmy na chemii, więc potrzebuję na pewno tutaj kilka rzeczy, ale widzę, że do prania nic nie ma, co ja używam. No, ciekawa jestem. Na szczęście jeszcze trochę mam swojego Ariela, ale widzę, że nie ma. Dobra, idę szukać dalej. Ale nie ma. No, chyba nie ma. Chyba się skończy. Jest tylko ten Fairy i tamte Comfort. No dobra. Trudno. I mogę Wam polecić tą kawę, jeśli jest u Was ta kawa dostępna gdzieś w sklepach, jest naprawdę rewelacyjna. Jak moja teściowa tutaj przyjeżdża, to zawsze prosi o jeden słoik, albo jak my lecimy do Polski, naprawdę jest bardzo dobra. To tą kawę twoja mama lubi, nie? Bardzo. Ja jakoś, nie wiem, gustuję w Nescafe, ale naprawdę ta jest smaczna. I najlepsze dżemy, jakie mogą istnieć, są te. I powiem Wam, że w Costco, zobaczcie, są tak ogromne słoiki. Ile tutaj jest? 750 gram. Oczywiście my z mężem najbardziej lubimy truskawkowe i takie oto tutaj są. Naprawdę bardzo dobre są te dżemy, ale też są malinowe, jakby ktoś chciał. I naprawdę te dżemy są przepyszne. I mamy również Nutellę. I tutaj pojemności jest 950 gram za 1059 koron, więc naprawdę opłaca się za taki duży słoik. Masz ochotę? Nie, mąż nie lubi Nutelli, ale jak ktoś lubi, to polecam. I po drodze mamy salon Lexusa i mąż ogląda najnowszego, który wyszedł, NX. Myśmy też mieli wcześniej NX-a. No jednak sentyment męża jest niesamowity do tego auta. Jak na razie mamy Audi, ale mąż był bardzo ciekawy, jak to auto nowe wygląda. I zobaczcie, no w środku jest kosmos. Nasze takie nie było, no to już jest dużo lepiej wyposażone. Fajne siedzenia, skórzano-czerwone. Bardzo fajnie to wygląda. No dużo, dużo zmieniło się to auto w środku w ogóle z wyglądu. Jak i w środku, tak i z zewnątrz. Na razie jeździmy naszym, ale już marzenie męża się pojawiło na Islandii. Może kiedyś, za 2-3 lata, będzie też jego. Opowiem Wam, że Lexusem, takim właśnie SUV-em, bardzo wygodnie się jeździ. Zaraz Wam pokażę z przodu, jak wygląda. No, z przodu jest całkiem już inne, naprawdę piękne auto. I kochani, w dzisiejszym dniu wisienka na torcie IKEA. Mój mąż jest taki zadowolony, że idziemy do tego sklepu. Jeszcze nie wie, co go czeka, ale ja tutaj planuję spędzić troszkę dłużej czasu. Spokojnie, dobrze. Muszę wejść tam na praktycznie dwa działy, kuchnię. Już idę. Chyba dokładnie na kuchni, tam jeszcze dodatki do kuchni, więc mam nadzieję, że szybko mi zejdzie. Dobra. Idę tam do wejścia i to też można wejść. Idę i wchodzimy do środka. I zaczynamy buszowanie po Ikei. Mąż, powiem Wam, lubi często zachodzić ze mną do Ikei. Nie mam z nim tego problemu. Sam lubi podpatrzeć, co tutaj ciekawego jest. I powiem Wam, że mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy z Ikei, z których jesteśmy zadowoleni. I które nawet mój sam mąż wybierał, raczej mój mąż sam wybierał, o tak powinnam powiedzieć gramatycznie. Także nie mam z nim problemu. Ja lubię podpatrzeć, słuchajcie, na takie właśnie ułożenia takich pokoi. Z
sobie podpatrzeć, jak tutaj jest poukładane. O, i muszę zajrzeć tutaj do kuchni, do szuflad, bo bardzo mnie ciekawi, jak to tutaj jest w szufladach zrobione. O. Widzę, że jeszcze są te wkłady. Na stronie nie były. Właśnie szukam takich też wkładów. Więc zobaczę, co tam na kuchni będzie. Jeszcze tu zobaczymy. O, tu są te długie. Ja potrzebuję troszkę krótsze. No dobra, poszukam, zobaczę, co ciekawego tutaj jest. Widzicie od razu łazienka. Fajnie to w IKEA jest tu i tak pomyślane, że można sobie coś tutaj zawsze podpatrzeć. Wyszłam, chodź. Mąż oczywiście przysiadł, bo jak ja wejdę do jakiegoś pomieszczenia, to z niego dłużej nie wychodzę. On tutaj też fajnie, fajnie, ciekawie to wygląda. No, super. Zobaczcie, nieduże, nieduży metraż, a jak fajnie obmyślone. I te fotele są bardzo modne. No i taki zielony, pluszowy. Pojemne są u nas? Wow, nie są tanie. 46,950. A słyszałam, że są bardzo wygodne. Przysiądziemy, zobaczymy. No, powiem wam, że nawet są wygodnie. Szerokie siedzisko, fajnie się w nim siedzi. Do robienia na drutach czy czytania książki. Idealny. Ale mój mąż poszukuje innego fotela. Takiego, wiecie, żeby się rozkładał. I mamy już tutaj kuchenną część. I szukam takich wkładów do szuflad. Nie było ich na stronie. No te są stanowczo za długie. Ale wiecie co? Na stronie ich w ogóle nie było, a jednak w sprzedaży jeszcze są. Więc nie wiem, o co kamam, czemu na stronie ich nie ma. Wyobraź sobie, że ich na stronie w ogóle nie ma, a zobacz, ile jest jeszcze w sprzedaży. A na stronie... Nie, te mi nie pasują, ale mówię, ich w ogóle na stronie nie ma. Ja muszę się rozejrzeć z troszeczkę innymi. No ale nadal jeszcze są, więc spoko. Dobra, ja idę poszukać takich, które ja potrzebuję. Oczywiście pokażę wam już osobno w domu, może w innym filmie zrobię haul taki zakupowy. Pokażę wam, co takiego w IKEA kupiłam, bo kilka rzeczy stąd będę potrzebować. I jesteśmy już tutaj na kuchni i mąż znalazł coś bardzo ciekawego. Myśmy rozbili. Aż tak mocno nie, no ale nie, trzyma. Nie, trzyma, bo ja źle przykleiłem. O, taki no pojemniczek z przykryweczką silikonową na wędlinę. No, naprawdę, idealnie. Dobra. Bo to do szkła, nie? No o, ślicznie. No i... No, ciekawe. Zastanów, bierzesz? A mąż coś tam bierze, ja idę dalej zobaczyć, czy są inne pojemniki. Bo potrzebuję tutaj troszeczkę rzeczy sobie dokupić, także na pewno haul zakupowy. A muszę się cofnąć. Na pewno haul zakupowy zrobię osobno, bo już w tym filmie nie będę pokazywała, co kupiłam. O, też są takie fajne słoiki, ale ja na słoiki tym razem nie stawiam, tylko wolę pojemniki. Ale widzę, że wiecie co, jakoś tak nie wiem. Tego towaru jest mniej i nie ma niektórych rzeczy. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda cokolwiek kupić w tej IKEA. Dobra, idę szukać dalej. I kochani, zakupy w IKEA zrobione. Mąż właśnie odłącza auto, bo ładowaliśmy samochód tutaj pod IKEA. Ile nas nie było? Z godzinę? Więcej. Więcej. I podładowaliśmy sobie tutaj na kablu nasz samochód i nawet się naładowało w miarę, co? 30 km. No, 30 km nam się doładowało. I powiem wam, że... No, za darmo. Mąż nagrywał, że za darmo sobie ładowaliśmy tutaj. I powiem wam, że w IKEA no brakuje dużo rzeczy. Dużo rzeczy jest, że są zamówione. Nie wiem, czy to z nowym rokiem. Na pewno też jest, wiecie, rozliczenie z całego zeszłego roku. Może IKEA też to ma, że po prostu nie zamówili jeszcze rzeczy, więc będę śledziła na stronie, czy to do nich doszło. A my teraz jedziemy jeszcze do jednego sklepu. I już będziemy wracać do domu.
sklep, o którym mówiłam, jest w domu Byko. Idziemy tam się zorientować, czy dostaniemy nowy abażur na naszą lampę. Mamy taką stojącą lampkę w salonie i już ten abażur nam się nie podoba, a wiemy, że tutaj jest w miarę fajny wybór tych żyrandoli, więc wchodzimy do środka i zobaczymy. I jeszcze zobaczę tutaj na dział kuchenny, co tutaj jest ciekawego. Może tutaj coś jeszcze dokupię, zobaczę. I Byko to jest jednym z takich większych sklepów, gdzie macie armaturę sanitarną, części do łazienek, części do panele, farby. No naprawdę jest bardzo dobrze zaopatrzony ten sklep i sami z mężem zwróciliśmy teraz uwagę, wchodząc do niego, że jest naprawdę bardzo dobrze zaopatrzony. Dużo farb doszło i dużo innych rzeczy. No niektóre półki są jeszcze puste, bo widzę, że przestawiają, ale naprawdę rzeczy są tutaj ciekawe, więc idziemy zobaczyć tam. O, jest też i oświetlenie, jak możecie zobaczyć, ale idę zobaczyć, tutaj gdzieś były abażury. Nie wiem, że były tutaj, no ale teraz, a nie, są. Są jednak na oświetleniu, przenieśli. I zobaczcie, wybór tutaj też jest w miarę duży, oświetlenia. Już wam chyba kiedyś pokazywałam ten sklep. I znalazłam tutaj dział z pojemnikami, bo szukam takiego właśnie pojemnika. O, coś takiego, wiecie, na bułkę tartą, ale 1395 cena. Więc chyba poczekam, jak powrócą te pojemniki do IKEA. To jest coś takiego jak IKEA, ale tamte są troszeczkę fajniejsze, lepiej kształty, ładniejsze kształty mają, więc no tutaj są za drogie te pojemniki i za dużego wyboru nie ma, więc bierzemy tylko abażur. Pokażę wam oczywiście w holu zakupowym, bardzo ładny. Mam nadzieję, że do naszej lampy będzie pasował i jedziemy jeszcze tylko do polskiego sklepu dokupić trochę przypraw, zrobić tam małe zakupy i jedziemy już w końcu do domu. I ostatni przystanek, polski sklep, mini market na Breitholt w Reykjaviku. Tutaj to już tylko spożywka, kilka paczek przypraw. I kochani, wróciliśmy już do domu, ja właśnie zrobiłam sobie kawę, bo powiem wam, że jakaś taka zawsze jestem po tym Reykjaviku, po tych zakupach, po tym bieganiu po sklepach, jakaś taka jestem zawsze zmęczona. Mam tutaj przy sobie zakupy, które poczyniliśmy w kilku sklepach, więc za chwilkę od razu będę nagrywać dla was ten haul. No troszkę tego jest. Powiem wam, że zawiodłam się na IKEA, bo myślałam, że jednak będą te rzeczy, które sobie zaplanowałam, ale niestety dużo rzeczy nie było, bo są dopiero zamówione i dopiero będą przychodziły, dopiero będą będzie nowa dostawa, więc muszę poczekać. Jedną rzecz, którą kupiliśmy, mam nadzieję, że będzie nam pasowała na lampkę, ale to wszystko, co dzisiaj kupiłam, zobaczycie zaraz w następnym filmie, czyli holu zakupowym. Na dziś będę się już z wami żegnać. Mam nadzieję, że spodobał wam się taki film, taka troszeczkę przechadzka po naszych sklepach, które tutaj mamy. Akurat dzisiaj właśnie planowaliśmy z mężem, że zrobimy trochę zakupów w IKEA, że zrobimy zakupy w Costco. W Costco też nie za dużo dostałam, ale to, co zaplanowaliśmy, mniej więcej kupiliśmy, także mam nadzieję, że dzisiaj również miło spędziliście ze mną czas. Ja za dziś wam serdecznie dziękuję. My, kochani, widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa. When I blame you for the things that weigh me down.